Panowie, w której yy, drużynie jesteście? Czy jesteście w drużynie Barbary Nowak, która mówi o niewolnikach z wyboru, którzy nienawidzą wielkiego Polaka, czy może jesteście jednak w teamie Tomasza Terlikowskiego, który posądza Jana Pława II o ślepotę na systemowe zło w Kościele. Ja jestem na ławce rezerwowych. Bartek? Ja też. <laughs> no to fajnie <laughs> się zaczyna. <laughs> Możemy skończyć nagrywanie. Nie, no w tym pytaniu chodzi o to, że już trochę wylało się atramentu na, na papier, trochę czy nawet bardzo dużo emocji po tym ostatnim odcinku Bielma, Marcina Gutowskiego. I zasadniczo mam tak, taką obserwację, że jesteśmy w takiej sytuacji, że zasadniczo nie mamy do czynienia z poszukiwaniem prawdy, ale próbą poradzenia sobie z własnymi emocjami. I zarówno taką narrację, jaką słyszymy z ust Tomasza Terlikowskiego od konsortes i z drugiej strony, jaką słyszymy szczególnie z okolicy konserwatywnej części debaty publicznej, no to jest właśnie to, nie? czyli próba poradzenia sobie z tym dysonansem poznawczym, który, który bierze się z tego, że Jan Paweł II z jednej strony był świętym, jest świętym, uznanym przez Kościół katolicki, a z drugiej strony dowiadujemy się, że wiedział już jako kardynał, już jako arcybiskup w Krakowie o tym, że w jego archidiecezji dochodziło do wykorzystywania małoletnich. Wydaje mi się, że ogólnie wyszliśmy z pierwszym odcinkiem kultury poświęconej na, na YouTube'a z trudnym tematem i yy, yy, no długo się jakoś też mierzyłem z tym, jak w ogóle to ugryźć. No i tak sobie zdałem sprawę, że przeczytałeś te cytaty. No i one są już bardzo takie upolityczniające te sprawy, tak? To znaczy one już zamykają trochę w ogóle przestrzeń na to, żeby o tym jakoś sensownie porozmawiać i to też jest chyba jakiś problem pokoleniowy, no bo wydaje mi się, że tak, teraz ludzie, którzy pamiętają Jana Pawła II, czy jeszcze kardynała biskupa sprzed kilku dekad, no mają już raczej utarte... Myślenie pod tytułem to jest, to byłoby zakwestionowanie ich historii, jakiegoś ich życia, tak? gdzie Jan Paweł II był, był, czy Karol Wojtyła wcześniej był ważnym punktem. Natomiast y, ludzie pokolenia naszego mają taki problem, że nie za bardzo wiedzą, od czego się teraz odbić, to znaczy no, zawężyły im się te pola, że albo się wpada w jedną narrację, albo w drugą no i teraz pytanie jest, gdzie mamy szukać jakiejś odpowiedzi czy pomocy zrozumienia tego, co się, co się wydarzyło i gdzie jest właściwie ta prawda o tym o, tym, no, o Janie Pawle II, o kościele tego, tej epoki w ogóle. Natomiast ja w ogóle mam taki problem chyba, zacząłeś, yy, yy, zacząłeś trochę popkulturowo chyba, czy miałeś... Czy... Miałem mówić, ale... Miałeś mówić, a ja sobie uznałem, że, że też się odbije jakoś tam popkulturowo, ale ale wydaje mi się, że, że no paradoksalnie jakoś adekwatnie, czyli znany pewnie wielu cy, y, cytat, y, nie żałujcie zmarłych, żałujcie żywych ci, i tych, którzy żyją bez miłości. No i właśnie bardziej bym się skupił na tych, którzy nawet w tej chwili, znaczy na nas, co my mamy z tym całym problemem zrobić, niż na tym, jaka jest realnie, na ten spór, czy, czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział, czy, bo oczywiście prawda jest ważna, pewnie do tego przejdziemy, natomiast dla mnie nie w tej chwili ważniejsze jest to, co my z tego. Czy w, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego jakieś, jakieś dobro, jakieś wnioski, czy jesteśmy w stanie odpowiedzialnie z tej całej sytuacji mhm. wyjść? Powiedziałeś o tym e, trochę konflikcie pokoleniowym, nie? że mamy do czynienia z e, taką walką narracji prawej i lewej strony, prawej i lewej nawy kościoła, to z jednej strony, ale z drugiej strony jest ten wątek pokoleniowy, i mnie zaskoczyło, że e, arcybiskup Ryś który nie jest kojarzony z prawą, nawą kościoła, bardzo podobnie układa opowieść o tym całym wydarzeniu, którą tak przyporządkowujemy prawej stronie, nie? że mamy ten kontekst komunizmu, esbecji, która wykonywała prowokacje na, na wszystkich księżach, tak? bo kościół był pierwszym wrogiem PRL-u i zasadniczo arcybiskup mówi o tym, że on jest przekonany, że jeśli wejdziemy do archiwów i porządnie tą historię odkryjemy z różnych źródeł, no to świętość Jana Pawła II na pewno się obroni, nie? bo poznał go osobiście, doświadczył osobiście jego świętości i dla niego po prostu Jan Paweł II jest ważny. Była sprawa, tak zwana sprawa kardynała Makkarika w Stanach, że zrobił go arcybiskupem, że go zrobił kardynałem i wszyscy mówili, przecież musiał wiedzieć, że makkarik był pedofilem i że molestował Zależnych od niego ludzi, czyli kleryków, seminarzystów. Niemożliwe, żeby Wojtyła nie wiedział. I wszyscy tym Makarikiem obracali, 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 obracali. Co się stało? Papież Franciszek kazał opublikować wszystkie akta dotyczące Makarika, jakie są w Archiwum Watykańskim. Tego jest ponad 500 stron. Jak zostały opublikowane w internecie dla każdego. Pamiętam ten dzień, jak zostały opublikowane. Rzuciłem się na te akta i przeczytałem je od deski do deski. W jeden dzień. Trzeba dużej desperacji, żeby przeczytać 500 stron po angielsku i po włosku. Ale przeczytałem od deski do deski. I te akta wyraźnie pokazują, że gdy chodzi o sprawę Makarika, papież nie ponosi żadnej winy. Jeśli ktoś ponosi, to biskupi amerykańscy tak. Biskupi amerykańscy. Tak, to jest dokumentacja, która właściwie z konferencji episkopatu Stanów Zjednoczonych nie, nie, nie zostawia na nich suchej nitki, jakie to przeczytałem. Ale nie na papierzu. I jakoś od tej pory nikt nie mówi o sprawie McCarrie'a. Tylko na poziomie jeszcze jakiś jeden, drugi dziennikarz. A McCarrie, a Jan Paweł II. McCarrick. Czytałeś? Przejrzałeś te 500 stron? Nie. No to o czym rozmawiamy? Więc ja nie mam wątpliwości, że papież, jeśli, jeśli się będzie przeprowadzać poważne, przyzwoite badania historyczne, tak jak tego wymaga warsztat, ja nie mam ani cienia wątpliwości, że papież się obroni. Ani cienia wątpliwości nie mam. I wydaje mi się, że to jest dość no właśnie sugestywne, nie? że z jednej strony to młode pokolenie jest tak bardzo mocno zagubione, bo nie wie, co myśleć, co myśleć bo, bo są dwie strony, które się naparzają ze sobą, a z drugiej strony to stare pokolenie też jest jakoś Atakowane, tym, tą taką opowieścią z dwóch stron. Nie? Z jednej strony Kościoła, który jest obleżoną twierdzą, która do tej pory walczy z komunizmem. Nie? Jest drugi zamach na Jana Pawła II, jest cała ta otoczka, że jesteśmy na walce duchowej z, z całą Europą i światem, który jest przeciwstawiony Kościołowi. Nie? Więc jakby, jest tak dużo emocji wokół tego, że bardzo trudno jest w tym wszystkim się odnaleźć, niezależnie od tego Ile masz lat? Ale to, to ile masz lat, yy, zależy to, jak jesteś umiejscowiony w tej debacie. Nie? Tę, pokoleniowość tego jest mega, mega istotna. Ja inaczej patrzę do tej pokoleniowości, bo chyba, że was zrozumiałem, ale miałem takie poczucie, że wy tak na to patrzycie, że jest młode pokolenie, jest starsze pokolenie i że tu jest jakby ta generacyjna walka. Natomiast jak wymieniłeś te dwie osoby na początku, czyli Barbary Nowak i Tomasza Terlikowskiego, nie chcę za zaglądać w metryczkę, ale zakładam, że oni są mimo wszystko generacyjnie podobni do siebie. Więc ja mam poczucie, że najważniejsza walka, która się toczy teraz, to jest walka wewnątrz pokolenia. Mhm. że z, y, Bardzo mocno mi się to rzuciło w oczy y, w Bielmie, w, sensie w tym ósmym odcinku, który teraz wywołał siódmym e, tyle, siódmym, tyle co, co wywołał tyle szumu. Samiuszki start jest wypowiedź tej filozofki i y, 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 przyjaciółki Jana Pawła II, która tam występuje na początku. Nie pamiętam dokładnie jej nazwiska chyba pani, pani Anna Karoń, Ostrowska bodajże. I ona zaczyna od tego, że dla mnie to jest pewien szok, i że skończyła się pewna mitologia. Tak, tak. Mi się to rzuciło bardzo mocno w oczy, bo wiecie, pod kątem generacyjnym, ja miałem poczucie, że to jest właśnie taka walka między wewnątrz tego samego pokolenia, ale jedni, którzy cały czas tak jak mówisz, dalej zostają w tej twierdzy, która jest oblężona, dalej bardzo mocno przyjmują retorykę ataku Jana Pawła II, ataku na Kościół, cywilizacyjnej walki tak itd., itd., ale są ci drudzy, właśnie trochę jak ta Ostrowska, która jakby, wiecie. I trochę rozumiem, że można to też przyporządkować choćby Tomasza Trylikowskiego. Bóg, jakby zas zasłona została zerwana i że teraz bardzo mocno mu musimy pójść w drugą stronę i zdemitologizować tego papieża. Natomiast ja mam problem z tymi dwoma perspektywami, no bo wiecie, jedna podejrzewam, że niekoniecznie to musi tak być, ale może tak być, że będzie e angelizować Jana Pawła II cały czas, a drudzy wiecie, trochę jak celowo wyostrzam, jak y y rozczarowana kochanka będzie demonizować teraz Jana Pawła drugiego I że to jest wiecie ryzyko pewnej jednostronności. I pójście tak mocno narracyjnie teraz w to, żeby odkrywać ciemne strony yy, yy, Karola Wojtyły, żeby jakby przesadzał totalnie. Moim zdaniem jest takie ryzyko też. Ja bym jednak yy, inaczej to trochę podzielił, bo wyście tak rezrysowali, że jest właśnie Barbara Nowak i Tomasz Terlikowski. Jednak Tomasz Terlikowski nie chce zrzucać wspomników. Yy, znaczy nie chcę obalać pomników Jana Pawła II, bardzo mocno stawiając na to, że jednak powinniśmy to, na to patrzeć trochę bardziej historycznie, a nie ahistorycznie. Więc Barbara Nowak powiedzmy z jednej strony, z drugiej strony są ci, którzy chcieliby jednoznacznie powiedzieć, Jan Paweł II odpowiadał za najgorsze zło w Kościele, wobec czego trzeba faktycznie go zdemitologizować, i jest jakieś centrum, do którego próbujemy się gdzieś odwołać, w jakiś odpowiedzialny sposób popatrzeć na to, co faktycznie się wydarzyło i w jakich w ogóle kategoriach należy to interpretować. No i tutaj ja mam trochę problem z tym, z tym dokumentem i w ogóle z całą tą dyskusją, bo mam wrażenie, że. Zostało to trochę przedstawione jako: oto docieramy do rzeczy, o których wcześniej nie było wiadomo, i one są przesądzające dla oceny Jana Pawła II. Tak, że to zamyka dyskusję? Że to nie? zamyka dyskusję, a to tak na dobrą sprawę otwiera dyskusję. Plus, powinniśmy też rozdzielić rzeczy: myśl, twórczość, działanie Jana Pawła II, jego dziedzictwo historyczne, tak, myśli w Kościele i tak dalej, do Osobisty w pewnych decyzji, które podejmował jako biskup, arcybiskup, papież. I dla mnie to są dwie osobne rzeczy, i mieszanie też tych porządków jest generalnie szkodliwe, dlatego że albo właśnie spadamy, że boimy się, że jakieś rzeczy, które okażą się po latach, Źle oceniane czy wątpliwe wpłyną na to, że nauczanie Jana Pawła II zostanie y, odrzucone, y, a z drugiej strony, że właśnie będziemy tak bardzo bronić tego dziedzictwa, że wypaczymy ewentualne rzeczy, które po prostu. No, Jan Paweł II prawdopodobnie nie był idealny, nawet jeżeli był święty, to nie był idealny, wobec czego należy też traktować go jako, jako człowieka i tak analizować jego, y, jego działanie. Okej, okay, to dobra, tylko że wiesz, ja miałem Poczucie, że to jest efekt wahadła. No nie? Jeżeli wcześniej go tak mocno właśnie angelizowałeś, robiłeś z niego anioła, pomnik, człowieka prawda, niezłomnego, który we wszystkim był najlepszy, bez względu na to, czy głaskał małe dzieci po głowach, czy, czy pisał encykliki, to we wszystkim wiesz, był numerem jeden. Więc, jakby trochę go wiesz, zrobiłeś z niego Herosa, no to mnie teraz nie dziwi, że wiesz, jest typowy właśnie efekt wahadła, i lecisz w drugą stronę i, i, i wpadasz w pułapkę, której ty teraz powiedziałeś, że jest, jest taki bardzo, nie wiem czy całościowego, no, że wszystko wrzucamy do jednej szufladki. No, skoro jakby zostało mniej lub bardziej udowodnione, że wiedział o przypadkach tych księży pedofili tutaj jak był biskupem w Krakowie, no to faktycznie należy odrzucić wszystko, jakby całe jego dziedzictwo, wszystkie encykliki, wszystko co pisał, to jest kłamstwo, nie wiem, cynizm etc. Ale etc. generalnie wyrzucamy całego Jana Pawła II do kosza. No ale znowu dla mnie to jest konsekwencja, na właśnie takiej bardzo bardzo spolaryzowanego spojrzenia na, na Jana Pawła II. Ja bym tylko do, dodał do tego, co powiedziałeś, że mamy wizję trochę taką, że z Jana Pawła II zrobiło się jak popkulturowego pop bohatera, czyli Supermana, Batmana i no, tak, to jest tak kapitan dalej. Kapitan Kościół, który, nie? Kapitan który, który nie ma jakby jest idealne w tej opowieści, bo zawsze ci bohaterowie właściwie są, są reprezentantami dobra. Natomiast święci w kościele nigdy nie byli e, idealnymi ludźmi. No, Święty Augustyn wam swoje robił. Wręcz odwrotnie, młodości. wobec czego można mieć... Można mieć więc pójście też w ramach kościoła za tą popkulturową wizją świętości no, sprawia, że dzisiaj podważamy świętość w ogóle. Bo, bo jeżeli znaleźliśmy jakieś, jakieś rysy, no, to znaczy, że cały ten obraz się y, musi pójść do kosza. Tak, no pytanie w ogóle o świętość to jest pytanie za szybko zadane. Natomiast jeszcze w tym kontekście, no to trzeba pamiętać, że wszyscy święci, którzy zostali uznani przez Kościół katolicy, katolicki, a mieli taką, ani inną przeszłość, jak szaweł. To przyznawanie, przyznawali się no, do tego. Nie? Więc to, to mógłby być argument, nie? że jakby nie było tego mea culpa nie? Jana Pawła II, bo jeśli uznaliśmy świętość, a coś wychodzi, faktu, no to, to, jest ta, to jest ten problem, nie? bo już nie ma po śmierci, nie ma, nie ma szansy na, na te wyznanie ewentualnych win. Nie? Więc to jest ta, ta kontrowersja. No ale tak jak mówię, to jest pytanie za szybko zadane i w ogóle wydaje mi się, że to jest próba poradzenia sobie z takim bardzo dużym dysonansem poznawczym i widzę to chyba w każdym materiale, który, który jest poświęcony tej sprawie i wydaje mi się, że celem tej rozmowy jest, żeby uniknąć wchodzenia w łatwe poradzenie sobie z tym wszystkim. Wreszcie się dokonało, jesteśmy na, na YouTubie już na poważnie, dzięki życzliwości stacji 7 jesteśmy tutaj w e, ich studiu, to na razie tylko tymczasowo na powiedzmy umowne trzy odcinki. Od was zależy czy, czy będziemy kontynuować ten projekt dalej, także polubcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, czy, czy e, jak to tam się mówi na, na YouTubie. E, mieliśmy się przedstawić, bo jesteśmy w nowym anturażu. Konstanty Pilawa. Bartosz Brzyski. Światło Szczeszyn. Jestem zachwycony, w końcu będę mógł podawać przebitki YouTube'owe. To prawda. Jeszcze ostatnie ogłoszenie, żeby niespodzianek było więcej. Możecie się zapisywać na naszego Discorda, gdzie będą e, premium content dla wybranych. Przez miesiąc będzie to otwarte dla, e, dla wszystkich, którzy z tego skorzystają. Będziemy tam stale was angażować i chcemy po prostu tworzyć społeczność kultury poświęconej. Także serdecznie zapraszamy. A później tylko dla subskrybentów. Tak. Później trzeba nam płacić za nasze gadanie, Ale więc ogarnijcie to to się szybko. Się informować. Przechodząc do tego dokumentu Macieja Gutkowskiego, z Bielma, który no, emocjonuje cały czas debatę publiczną, to chciałem tę rozmowę podzielić na plusy i minusy tego materiału i co on wam powiedział. Wiem, że ty, Bartek, na żywo re relacjonowałeś to na naszych wewnętrznych kanałach, przeżywając to, co tam zobaczyłeś. Mnie też ten dokument poruszył. Przede wszystkim poruszył, i to uważam za największą zaletę tego, tego materiału, że autorzy dokumentu, doszli po 50, czasem nawet 60 latach do ofiar tego do ofiar tych przestępstw seksualnych dokonywanych przez kapłanów na terenie archidiecezji krakowskiej głównie. I to jest, to jest takie świadectwo, które, które jest istotne, bo one nie pojawiało się wcześniej. Nie? Więc to jest naprawdę przejmujące, że i dobra robota dziennikarska która ponad trwała chyba ponad dwa lata, tak? żeby, żeby tak, to, tak to opowiedzieć. Więc od tych plusów chciałbym zacząć i skoro wywołałem cię do odpowiedzi, Bartek, to co w tym dokumencie uważasz za wartościowe i dlaczego tak cię poruszył? No, poruszył mnie z tego powodu, że faktycznie no, w sposób w ogóle przedstawienie, po, po, pokazania, nie wiem, cała opowieść, która, która sprawia, że mam wrażenie, że wchodzę w pewien kryminalny reportaż. Tak, który pokazuje, że Jan Paweł II wiedział. Co więcej, że tam na końcu właśnie ta narracja jest tak bardzo podbijana, przez każde 20 minut pokazuje coś, odsłania coś nowego i na końcu kończy się tym, tym postawieniem właściwie tezy, że Jan Paweł II był przez kardynała Sapiecha być może nawet sam molestowany i kardynał Sapiecha tak normalizował jakieś takie zachowania właśnie homoseksualne, molest, tak molestował kleryków i tak dalej, no to trudno, żeby to nie było szokujące tym bardziej że szczególnie w przypadku kardynała Sapiechy, relacji z, z Janem Pawłem II wcześniej takie rzeczy się jednak ja o czymś takim nie słyszałem więc Cała linia przeprowadzana od tych małych, drobnych rzeczy i, i, i pojedynczych przypadków do tego wielkiego obrazka, pokazanie jakiejś od właściwie od 45 roku właściwie jakiejś gigantycznej struktury zła, która zakończyła się w 2005 roku śmierci, śmiercią Jana Pawła II, to jest właściwie dobrze liczę 50 lat. Y, jakiejś no, patologicznej historii y, y, kościoła, tak? No to, to skala tego, jak człowiek sobie to, to jakoś uzmysłowi, no to jest przytłaczające. Więc y, tak, relacjonowałem, musiałem się jakoś z tym y, oswoić i przespać, ale później miałem takie, zacząłem czytać m.in. Y, tekst Marka Lasoty y, czy, czy, czy inne teksty ludzi, którzy znają się na analizie materiałów IPN-owskich, źródeł powstałych właśnie w, w czasie w, też, też nasilenia się tych, tych represji kościelnych i, i tak dalej. I trochę ochłonąłem na zasadzie, cały ten dokument jednak jest, poza niektórymi relacjami świadków, oparty mocno na dokumentach SB-skich, których w dużej mierze nie da się z niczym zderzyć, tak? I e, mamy tam często bardzo mocne skróty, e, pewne fabularne w tej całej historii, dziury. Zaczynając od tego, że, że Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup, wytransferował księdza Sadusia do Austrii. No i właściwie ta linia, ta opowieść. E, 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 idzie w tę stronę, że właściwie ten ksiądz Saduś to, to pomógł tutaj podsunąć innego predatora na biskupa austriackiego i Karol Wojtyła właściwie został niejako, no zostało mu to podsunięte i to było jakby, że mamy pewną taką pajęczynę przyczynową, że ta, że ci predatorzy seksualni, pedofile jakby premiują się i, i Karol Wojtyła jest elementem tego, no i też właśnie buduje tę strukturę i zabrakło mi w tym dokumencie pytania na przykład o, o to, czy faktycznie ten ksiądz, co się później z tym księdzem Sadusiem tam działo. Czy, czy dlaczego oni go tam wspominają cały czas, czas dobrze? W sensie nie ma żadnej, oprócz tych, tych sugestii takich, nie ma żadnych wielu pytań, które się pojawiają, nawet jak jesteś z boku tego, jak, jak sam byś poprowadził te. Te badania, tak? To, to jedna rzecz, natomiast druga, wydaje mi się istotniejsza, to to, że cała ta narracja jednak oparta jest, czy to Sadusia, czy, czy innych bohaterów negatywnych tego, tego dokumentu, oparta jest jednak o źródła SB. Nie? Zasadniczo co jakiś czas pojawia się UB taki, tak, no. taki, taki trend, że nie należy ufać tym źródłom, bo to wiadomo, że były prowokacje komunistów i tak dalej i tak dalej. Natomiast jednak prowadzona jest ta narracja od dokumentu do dokumentu, od listu odnalezionego do jakiegoś zapisku, które wszystkie te źródła są z IPN-u. One są skontrastowane z relacjami ofiar i to jest duża zaleta. Natomiast wydawało mi się, że tak też książka tego Werbeka, tego Holendra, który Zresztą bardzo dobrze mówi po polsku jest bohaterem tego dokumentu, one no, brakuje w nich te, tej analizy krytycznej tych, tych źródeł. Nie? Natomiast i to, to chyba warto podkreślić, że generalnie założeniem tej dyskusji, tej rozmowy naszej tutaj jest to, że nie zarzucamy autorom dokumentu, chociaż, czy, a, a również te, auto, autor, autorowi tej książki, negatywnych intencji. Nie? Nie, nie macie czegoś takiego, że one były pisane i robione pod to, żeby szkalować Kościół Katolicki. Nie, nie, nie mam takiego, te, takiego przekonania, natomiast też uważam, że y, buduje trochę fałszywe przekonanie o tym, że my mamy jednoznaczne odpowiedzi. Dlatego, że tak jak mhm. powiedziałem na początku, skala te, tej narracji, pokazanie tego kardynała Sapiechy, co właściwie i tam nie ma żadnych świadków, tylko są dwa, właściwie dwóch, dwa źródła ubeckie, które, w którym jednym źródłem jest ten ten Anatol Boczek, ksiądz Anatol Boczek TV, który sam był przestępcą seksualnym i jest marnym źródłem i i drugie źródło, które też były zeznaniami, które, co do których prawdziwości nie wiem, dlatego że no znów, jeżeli mam powiedzieć, czy coś się wydarzyło, czy nie, nie wydarzyło się na podstawie jednego zeznania z, z teczki, no to chciałbym usłyszeć. Po przesłuchaniu, bodaj po którymś tam z rzędu przesłuchaniu, i później zostało to różne Tu są różne, yy, różne relacje. No Niemniej jednak wolałbym, żeby zrobił to ktoś, ktoś kto się na tym zna i w tym faktycznie siedział. Ale znowu problem jest też taki, że jeżeli my nie mamy oparcia takiego pod tytułem, że jest jakaś. Yy, Komisja Kościelna, czy, czy Kościół tutaj nie wychodzi mhm. naprzeciw, żeby pewne rzeczy tłumaczyć, a wiemy, że, często, że w dużej mierze jest, jest odwrotnie, bo chociażby do księdza Sadusia, do teczek dotarł ksiądz Isakowicz Zaleski tam 17 lat temu, czyli był czas na to, żeby na pewne rzeczy sobie odpowiedzieć. No to teraz rzeczy rozwiązuje, czy opisują ludzie spoza, spoza Kościoła, docierają do tych samych źródeł często, no i my musimy się konfrontować, z ich, z ich materiałami, chciałbym, żeby to zostało jakoś. jakoś tak, to jest tak? W ogóle to pytanie do, do ciebie, Kaszczu, ale jak oglądałem ten filmik, który krąży z wypowiedzi arcybiskupa Rysia o tym, że nie należy ufać źródłom i bo one były budowane na, na prowokacjach i Kościół istniał w, takim, w takiej logice wówczas słusznej i jedynej możliwej, tak? logice oblężonej twierdzy i walki z systemem, no to z drugiej strony pojawia się pytanie, skoro tak jest, no to chyba podobnego zarzutu nie można stosować wobec akt, które są w krakowskiej, które są zamknięte dla dla widza nie? i w ogóle dla, dla debaty publicznej, dla wszystkich. Nie? Więc to, to jest taka opowieść, ok, można czy trzeba krytycznie czytać źródła wszystkie, tym bardziej czytać krytycznie źródła SB, ale jednocześnie blokując dostęp do dokumentów jako reprezentant kościoła, no jakby to się nie dodaje. Nie? Skoro jest tak, że, chcę, że dbamy o prawdę, a nie dbamy o dobro instytucji kościoła, no to otwórzmy te archiwa. Nie? Pierwsza rzecz. Bartek, wspomniałeś o, o tekście mm, doktora Marka Lasoty. On jest opublikowany na więzi, myślę, że wyrzucimy w opis odcinka po prostu link. To jest, jest długa recenzja, no właśnie tej książki Overbecka, Maksima Culpa, czy Wojtyła Wiedział. I tam w kontekście tych esbeckich źródeł, bo to też. Być może trochę zabrzmiało, ja przynajmniej tak to odebrałem, więc być może niektórzy słuchacze, oglądacze też tak to odebrali, że całkowicie chcecie zdewoluować wszystkie źródła esbeckie. Natomiast nawet ten doktor Lasota zwraca uwagę, że co do zasady, takie najbardziej operacyjne notatki, które trafiały powiedzmy do, no do topki tej esbeckiej, no to one jakby nie kłamały, jakby... To jest przykład tego boczka, o którym, o którym mówisz. No to lasota, jeśli dobrze pamiętam. To tak, czy właśnie... pisze, że nie zostały wysłane do centrali, tak, do Warszawy? Bo, bo oni nie traktowali czego... tego poważnie, tak. bo ten boczek był jakby na tyle niewiarygodnym źródłem sam w sobie, że jakby nawet oni jakby nie traktowali go poważnie. W związku z tym przy, przytaczanie go zarówno w książce, jak i w dokumencie. Nie jest wiarygodna właśnie na podstawie takiej metodologicznej. Natomiast Lasota, który sam poświęcił wiele lat swojej pracy naukowej i pracy badawczej właśnie na, na próbę weryfikacji tych dokumentów, on ich wszystkich nie odrzuca. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz istotna. Oczywiście zdarzały się prowokacje, zdarzały się fałszywki, to było normalne działanie ze strony, ze strony ZBK-ów, ale znowu jakby to już nie jest kwest... to nie jest już Lasota, ale to jest sam dokument Bielmo który pod tym kątem, wydaje mi się, ten fragment był jak najbardziej wiarygodny, że wiecie, logika była odwrotna, to znaczy brano jako tajnego współpracownika księdza, który najpierw popełnił jakieś przestępstwa seksualne, w związku z tym można tak. było go szantażować. Nie? Mhm. Więc to znowu, choć teraz się dziwnie czuję, że bronię SB ków dziwnie to brzmi, ale wiecie o co mi chodzi. Więc, więc to jest jedna rzecz na którą bym zwrócił uwagę. Dlatego jest ona, ona jest istotna, bo rzeczywiście, jeżeli odsuniemy na bok te dwie takie narracje, o których mówiłem na początku, tak, to polaryzacja, mangalizacja, demonizacja, no to musimy wejść w te dokumenty. I, i pod tym kątem, jak zwrócić uwagę na, na arcybisku Parysia, no to moim zdaniem to jest zła, bardzo zła logika. Śmieszne jest to, że powiedziałeś, że... Yy, jest jakby różnica między prawdą a dobrem instytucji. Tak przypadkowo to powiedziałeś, jak zadawałeś pytanie. Jak rekonstruowałem tak. to jak mainstreamowy kościół tak, no to Tak, proszę. i to jest jakby tu jest pies pogrzebany, no nie bo wiecie, jeżeli my przyjmujemy logikę, że dotarcie do prawdy jest przeciwstawione już na start mhm. dobrą instytucji kościoła. No to jakby dalej nie ruszymy, no nie, no bo to, to, to przyjmując taką perspektywę, to nigdy nie otworzymy tych archiwów kościelnych, no bo jakby z założenia już będziemy uważali, że jak dopuścimy badaczy do tych dokumentów, to oni wykorzystają je przeciwko dobru kościoła, no i znowu wracamy do, do logiki drugiego zamachu na Jana Pawła II. Ja, ja akurat tutaj jestem względem optymistą, uważam, że jakby presja na Kościół, żeby otworzyć te, te archiwa, będzie tak duża. Że będą musiały zostać podjęte pewne kroki. Nie? Tak jak pierwsze, pierwsze publikacje braci Sekielskich uruchomiły pewne zmiany w kościele, to to, to również uruchomi pewne zmiany. Nie? Tak mi się wydaje, że to się nie skończy, że za dwa tygodnie temat medialny po prostu zniknie. Nie? Chciałem przejść, może zbliżając się do ostatniego wątku rozmowy. Bo to, co jest dzisiaj, to, co spędza sens powiek wszystkich katolików, ale nie tylko, to powody zachowania Karola Wojtyły, o których już wiemy na pewno. To znaczy, że Karol Wojtyła wiedział o tych przypadkach, które działy się w jego archidecesji. Wiedział o tym. Jakby nikt tego już nie neguje, nie neguje tego. Zarówno redaktor Krzyżak, jak już no, to jest oczywiste autorzy dokumentu. Nie, nie negują tego, że wiedział. Dyskusja trwa o tym, dlaczego zachował się tak, a nie tak, inaczej. Dlaczego się zachował tak inaczej. I wszystkie te hipotezy, które padają w tej dyskusji, dla mnie nie do końca są przekonujące i to jest to, co mówiłem na samym początku, że moim zdaniem to jest taka próba szybkiego uporania się z dysonansem poznawczym. Nie? jedna I to zacznijmy od minusów tego Bielma, siódmej części Bielma, które oglądałem to w nocy w dzień opublikowania tego, tego dokumentu i byłem bardzo zniesmaczony końcówką tego, tego materiału, bo jest tam ten wątek kardynała Sapiechy. I jest on oparty, to wprost jest rozmowa z Tomaszem Telikowskim, który wprowadza w ten ostatni wątek tego dokumentu, mówiąc o tym, że jest to. Wszyscy wiedzieli, plotki chodzą już od dawna. I na, tym, na tej podstawie są jeszcze te mało wiarygodne dokumenty o SBC, o których już mówiliśmy w tej, w tej rozmowie. I to jest taka opowieść: Jan Paweł II, skoro jego mistrzem duchowym był sapiecha. Przyzwyczaił się do tego, że sapiecha miał tak zwane arystokratyczne skłonności, i dzięki temu w psychice Jana Pawła II pojawiła się normalizacja tego wszystkiego, i po prostu uznawał, że po prostu tak jest. Być może to jest złe, ale nie, nie mógł na to zareagować, bo tak paraliżował go autorytet sapiechy. To jest jedna hipoteza, totalnie moim zdaniem naciągana i wyciągnięta. Z tak zwanych plotek o kardynale. Nie? To, jest, to jest jedna hipoteza. A druga, jeszcze bardziej przegięta i moim zdaniem nie do zaakceptowania, i to sprytnie po dziennikarsku Gutkowski zrobił w tym dokumencie, że zadał takie pytanie w wątku, czy może to nie było wprost pytanie, ale to, to się nasuwa poprzez to, jak została poprowadzona narracja w tym dokumencie, że tam była trzy miesięczne wakacje wojtyły z sapiechą po, po Europie, skoro sapiecha był tym, kim był a bazujemy, przypominam, na plotkach, no to być może Karol Wojtyła, będąc świeżo upieczonym księdzem, był przez sapiechę molestowany. Dzięki temu też można układać dalej te hipotezy, wyciągnięte moim zdaniem z nosa, że z powodu tego molestowania później, na przykład w swoim potyfikacie, taką szczególną uwagę zwracał na teologię ciała, nie? o której jest w ogóle dzisiaj totalna dyskusja w, w kościele. Nie? I można, można te hipotezy mnożyć, które są po prostu nieuczciwe dziennikarsko. Nie? Tak jak cały dokument moim zdaniem jest zrobiony zgodnie z logiką sztuki dziennikarskiej, to te ostatnie 5 minut to jest przegięcie. To jest przegięcie, nie? To jest przegięcie i, i po prostu nieakceptowalne. To jest w ogóle dla mnie. Więc pytanie do Was, jak Wy do tego się stosunkujecie, do samej końcówki tego, tego materiału? No i przechodząc do fundamentalnego pytania, którym chyba dzisiaj zakończymy, dlaczego Jan Paweł II w ten sposób się zachował? Tak, no wydaje mi się, że faktycznie to też jest ciekawe, że właściwie tak przemykamy na zasadzie, że już zaakceptowaliśmy, że Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży, którzy działali na terenie jego, jego archidiecezji, tak? I że to jest już coś, co po prostu zostało przez nas przynajmniej zaakceptowane, że jakby nie jest tak, że, że, że to podważamy. E, tylko teraz zmierzymy się z jakąś interpretacją, dlaczego... Ty też akceptujesz? Bo wypowiadasz komunikat my? No e. nie wiem. No nie, no jakby w przypadku księdza Surgenta i w przypadku księdza Loranca, to mnie przekonały rzeczywiście jakby zestawienie z jednej strony głosów ofiar, z drugiej strony dokumentów, tych bardziej wiarygodnych, hezbeckich, znowu odwołuję się do, do perspektywy metodologicznej doktora Lasoty. I nie znalazłem tam elementów, które miałby, byłyby naciągane tak jak u, u sapiechy, no, sap tak? To jeszcze jedna ważna rzecz. Został wystosowany komunikat oficjalny mhm. dwóch osób, czyli księdza Stutnickiego i księdza Żaka, którzy powątpiewają w jakość tego dokumentu, tylko jeśli chodzi o kontekst sadusia. Nie? Okay. Okay, komunikat okay. był lapidarny, ok, ale co do zasady nie ma tam sformułowania. Że to jest szkalowanie kościoła, więc Kościół Instytucjonalny też na to zareagował w pewien sposób. Moim zdaniem na ten moment zareagował uczciwie, powątpiewając tylko w to, co my dzisiaj powątpiewamy, czyli w wątek Sadusia, który jest oparty na mglistych no, przesłankach. Nie? Więc jakby nie no, Sadusz to, to drugi, natomiast Sopiecha już się oddam głos z Bartek. Ja mam poczucie, że to jest trochę, wiecie, taka. No, trochę o tym wspomniałeś też, mam wrażenie, między wierszami wcześniej Bartek w swojej wypowiedzi. Taka potrzeba, wiecie, od razu uzyskania całościowej y, 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 odpowiedzi i takiej spójnej opowieści, nie? Bo to jest jakby faktycznie, tak mówię, że te 60 lat od 45 albo wcześniej, 42, bo wtedy trafił y, Karol Wojtyła do tego podziemnego seminarium, tak? Jakby jest to jest jakaś taka pułapka właśnie, żeby stworzyć taką całościową opowieść, że niejako teraz celowo wyostrzam. Jan Paweł II był jednocześnie ofiarą, i został zdeprawowany niejako przez tego. W ogóle jeszcze ten wątek, że, jak to określiłeś, że to była jakaś arystokratyczna przypadłość. To się pojawia chyba to sformułowanie. Dziwne to jest w ogóle dokumenty. jakiś wątek klasowy, że jako arystokrata był bardziej, nie wiem, predestynowany, miał predylekcję do tego, żeby molestować kleryk. Mega dziwna konstrukcja, jakoś tak psychologicznie po prostu. E no i to jest jakaś, jakaś pułapka, żeby sobie stworzyć właśnie taką całościową opowieść, no właśnie tak mówiliście, jakiejś takiej wielkiej strukturze, strukturze zła, która przechodzi z pokolenia na pokolenie w ramach tych samych kilku kościołów, które też cały czas się pojawiają w tym dokumencie krakowskich, że wiecie, no to jest właśnie ta, jak mówiliście, ta pajęczyna, która się rozpostarła nad, nad archidiecezją krakowską już od kilkudziesięciu lat, tylko reprodukujemy zło w, w tych ramach i pod tym kątem sama konstrukcja tego dokumentu, co jest jednocześnie jego siłą, i moim, jego siłą, zaletą, ale też jego ograniczeniem. Nie wiem, czy też tak mieliście, jak, jak, jak zwrócił nam w, w, w rozmowie e, e, prywatnej jeden z naszych przyjaciół, na klaustrofobiczną atmosferę tego dokumentu. Nie? Tak, ja? że, tak, że, jakby, jak i te wstawki takie fabularyzowane, one tak. podbijały taką opowieść o pewnym horrorze, nie? Ten kapłan, który był surgentem tam, tym i, i tymi wszystkimi, był ten, to była jedna i ta sama postać, tak. jeden aktor, który chodzi po ciemnym lesie, nie? Tak... Poza tym, ja, po co to, nie? Wie, wiecie, no, powiedziałeś o tym, że siłą tego dokumentu jest to, że dotarł do ofiar. Jednocześnie no. mówi się o tym, że ten dokument jest ja, o Janie Pawle II. W dużej mierze to jest dokument o tych księżach, którzy molestowali. I przez to, że mamy tą zbitkę, to, to zbitkę pod tytułem Rozmowa z ofiarą i Jan Paweł II, to jest trochę tak, jakby ten Jan Paweł II bezpośrednio molestował te, tych chłopców, nie? E, więc. A. Jeżeli to jest dokument o tym, czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział, no to rozumiem, że powinniśmy przede wszystkim zająć się tym, na ile jesteśmy w stanie ustalić, jak, Jan, jak Karol Wojtyła reagował na konkretne, konkretne wydarzenia i, no i pod I kątem tak? Ten dokument powinien być, wiecie, trzy czwarte krótszy, no nie? Nie powinno być tam, moim zdaniem, opowieści o Sadusiu. Nie powinno być tym bardziej opowieści o Sapiesze, które już naprawdę... Dla mnie, moim zdaniem, jest wręcz tak, kompromitująca. Tylko, że, tylko, że, że, w być to tylko że w tym dokumencie nowe jest tylko... No to właśnie jest nowe to, co jest kontrowersyjne. Bo to co, było, to, co było, te dwie sprawy były okay. znane, znane wcześniej. I, w tym, I dlatego to jest jeden, jeden, jeden duży, duży problem z tą... Z, tą, z tym dokumentem i z tą debatą w ogóle, no bo przedstawia się nam trochę, że, że dotarliśmy do tego do czegoś nowego, a w dużej mierze część też komentatorów, którzy zajmowali się badaniem tych rzeczy, mówiła, i to nawet padało w tej dyskusji po, czemu nikt wcześniej tego tak nie od nie opisał. Wydaje mi się, oczywiście można mieć te, tezę, że nie wiem, że się bali, że tu tabu jakiś ten, ale z drugiej strony myślę, że też brało się z pewnej ostrożności wynikającej z tego, że yy, nikt nie chciał na bardzo ograniczonych źródłach stawiać bardzo ostrych tez. No i to jest na przykład, wejdę ci w słowo, zarzut, y, znowu z, z tekstu na więzi doktora Lasotywy wobec książki Overbecka, że ewidentnie jest tak, że Overbeck nie, nie wykonał niezbędnej pracy domowej z kontekstu, nie? Że jakby tam są te zarzuty, że nie zdawał, jakby Ewidentnie widać, że jego wiedza na temat relacji Państwo Kościół w, w PRL-u jest totalnie mglista i oparta o jakieś kilka wręcz artykułów I, prasowych, I Zarzut też, nie? doktora Lasoty jest taki, że książka, pytanie czy dokument, bo, bo ten tekst jest o laszy jest, jest o tak. książce, była pisana pod tezę. Nie? I tezę pod tytułem Jan Paweł II wiedział, nic nie zrobił, więc jest współodpowiedzialny albo odpowiedzialny za to, co się tam wydarzyło. Nie? I, yy, i okej, okay, to jest teza. Które można polemizować, ale no metodologia nakazuje, żeby dochodzić do tezy, a nie stawiać jej na początku i dobierać tak fakty, żeby się zgadzało. No więc to jest, to jest poważny zarzut wobec, wobec, tej, wobec tej książki. Ale nie się chłopaki, na pytanie, które zadałem, i one wiem, że jest trudne, ale zmierzajmy do, czy wiedział, do brzegu. Tak? Nie, czy wiedział, tylko dlaczego a. tak postępował. Okej, okay, to ja mogę spróbować. Pamiętam, jak wiecie, robiliśmy odcinek o Janie Pawle II w grudniu jeszcze. Na żywo, no, tak. Ten odcinek na żywo, youtube'owy, którego zachęcamy, żeby odsłuchać. E, to na no, jego potrzeby y, czytałem Bielmo w wersji książkowej mhm. i czytałem książkę, pamiętacie, ojca Macieja Ziemby tak. pontyfikat na, e, na, to, czasy na, czasy? na czasy zamętu, tak. Mhm. E, o dziedzictwie Jana Pawła II i tam jest cały jeden rozdział poświęcony po części odpowiedzi właśnie na to takie pytanie, które teraz krąży w debacie, czy wiedział, czy nie wiedział. Mhm. E, I Oglądając ten odcinek teraz Bielma, miałem jakby poczucie, że znowu wracamy do obu tych książek, czyli do tej tezy, że tak, to co mówił Bartek, że Kościół wypracował sobie przez wiele dekad te same procedury radzenia sobie z takimi przypadkami, bez względu na to, czy mówimy tutaj już o kontekście polskim, komunistycznym, walki z partią, czy mówimy o Kurii Rzymskiej, bo o tym najmocniej pisał w książce Ojciec Maciej Ziemba. Że te procedury są te same. To znaczy, maksymalnie chować to wewnątrz kościoła, to, żeby to nie trafiało do mediów, maksymalnie wyciszać, przyjmować trochę mocniej tak naprawdę perspektywę jakby tego księdza niż ofiar. I no, że jakby podstawowa procedura jest taka, że w pierwszej kolejności przesuwasz tych księży po parafiach. Na przykład to mnie mega trafiło bardzo mocno w tym wątku księdza Surgenta. Nie dość, że. Moim zdaniem tam były mocne te dokumenty, informacje o tym, że osobiście Wojtyła wiedział. To nie jest tak, że ukryli przed nim, nie wiem, że dziwisz albo inni współpracownicy przed nim ukryli osobiście I on jakby podpisywał dokumenty, do końca nie wiedząc jakby co podpisuje i, i, i kogo podpisuje, w sensie, że to jest jakby ksiądz przestępstwa seksualne, to z surgentem no, trudno to już podważyć. No i jednak on jakby stosował tą logikę, że surgent był rzucany po parafiach i to mnie mega... Mocno trafiło tak, tak negatywnie. Mhm. I tylko, to się okazuje, że wiecie, bez względu na to, czy mówimy o 1972 roku na ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie, czy mówimy o, nie wiem, przy jakiej ulicy w Rzymie, w Watykanie jest siedziba Kurii Rzymskiej. To nie ma znaczenia. Nie? Że wiecie, jest jakby jeden, jedna struktura zła, która funkcjonuje, i okej, okay, jakby już. Minął czas walki w stricte polskim kontekście. Minął już czas walki z, z komunizmem, ale to jest trochę tak, jakby polski Kościół tego nie zauważył, jakby dalej, jakby nie ma współpracy, nie wiem, z państwem, nie ma większego, większej ostrości, albo większej, większej, walki z tym zjawiskiem, bo jakby co jakiś czas wyskakuje też nam współcześnie tego typu przykłady, tak, że zasadniczo biskup X Y wiedział, a i tak zamiast nie wiem skierować tego księdza już pytanie, czy w pierwszej kolejności po prostu nie wyrzucić go ze stanu kapłańskiego i dopiero go skierować na przykład do organów ścigania, no to makabryczne wycieczki po parafiach, nie? I, i to mnie, no, jakoś najmocniej chyba trafiło. I ostatnia rzecz, i uważam, że... Rozumiem, że się skupiamy na Janie Pawle II z wiadomych przyczyn, ale jest jakiś taki problem w tym myśleniu. Wiecie, że zamiast patrzeć na mega skomplikowany system i strukturę wymiar instytucjonalne, to patrzymy przez pryzmat osobisty, ja uważam, że jest pewne ryzyko, że jak za mocno się skupimy na postaci Jana Pawła II, to mi się nam wydaje, wiecie, że jak wymienimy jakieś osoby, to że to zło było to jest, że zdeponowane w nic. osobach, tak. nie? a jeżeli ono jest zdeponowane w wieloletnich praktykach, które są reprodukowane instytucjonalnie. No to, kurczę, jakby walka z tym będzie, będzie jeszcze trudniejsza, i to jest ostatnia rzecz. Możemy mieć zarzuty do już nie Wojtyły, tylko Jana Pawła II w kontekście reformy Kurii Rzymskiej, jak już został papieżem. No to, to tak, no to wydaje mi się, że należy to powiedzieć jasno: no, z perspektywy czasu, patrząc na, na skalę e, ujawnionych problemów Kościoła globalnie, w kontekście przestępców seksualnych w sutannach, no to tak, no, no, trzeba sobie powiedzieć, czy chcemy tego, czy nie. To jest porażka Jana Pawła II, jako papieża, że nie dość zreformował tu kurię rzymską, żeby ona sobie lepiej z tymi sytuacjami radziła. Jest jeszcze jedna hipoteza, która padła, w, przy, wspominamy już przez nas kilkukrotnie w tekście doktora Lasoty. To znaczy, że wówczas, czy w ogóle... Kościół ma, ma to do siebie, że inna jest relacja biskupa do, do księży niż szefa korporacji czy dyrektora firmy wobec swoich pracowników. Nie? To jednak ciąży na tej debacie, że rozmawiamy w kategoriach takiej świeckiej instytucji, nie patrząc na to, jak Wojtyła traktował swoich w cudzysłowie właśnie podwładnych. Nie? Doktor Lasota wspomina o tym, że zasadniczo Karol Wojtyła jako biskup traktował swoich księży, diecyzjnych, jak swoje dzieci. Nie? Co robisz, jeśli Twoje dziecko popełnia największe zło, które jest obrzydliwe, które odrzuca? No, mimo tego, starasz się oddzielić swoje dziecko od tego, od tego największego nawet zła. Nie? I to może tłumaczyć to, co często, czy się zarzuca, czy, czy też w ten sposób stara się usprawiedliwić Wojtyłę, że on bardzo mocno ufał. Ludziom, i chciał odnaleźć, odnajdywać w nich to, co, co najlepsze. I to jest taka hipoteza tłumacząca te, te zachowania. On chciał, żeby ci ludzie się nawracali, w związku z tym nie chciał zamykać ich w więzieniach, nie? bo wiedział, że, że będzie tylko gorzej. No nie, to ja nie mogę się z takim spojrzeniem, interpretacją zgodzić. Ja no bo... nie mam stosunku, ja Aha. tylko rekonstruuję lasoty. Dobrze. Eee, to. Ja bym powiedział tak. Jest miłosierdzie. Jest sprawiedliwość. I nie, może, nie można oddzielać z tych dwóch postaw. Nie może być mowy o nawróceniu, o miłosierdziu wobec grzesznika i też przestępcy seksualnego. Wobec grzechu? Wobec grzesznika? Tak, tak. No nie, nie, ale chodzi mi tak. o to, że wiesz, element sprawiedliwości jednak zakłada, bo o tym więzieniu. No nie no, zakładam, że musi jakby trafić do więzienia, no bo mhm. jakby popełnił konkretne przestępstwo, zbrodnię która jest straszna. I więc w zależności od, tego, od, od skali tej zbrodni jakby trafia do więzienia, natomiast później jakby ja nie, nie mam zamiaru oczywiście z perspektywy katolickiej zamykać mu drogi do, do szczerego, prawdziwego nawrócenia. Tak? No, bo jeżeli mówimy o przypadkach przestępców seksualnych, pedofilów, no to tu wchodzi jeszcze wiecie, perspektywa medyczna, no nie? jednostki chorobowej, jakiejś terapii, tego, że on po, po, po więzieniu albo w trakcie odsiadki powinien mieć możliwość pójścia na tę terapię. Tak, ale jakby prowadzisz to w inną stronę niż chciałem. Ja chciałem mhm. podkreślić tą, tą relację ojcowską wobec okay. swoich księży, a nie właśnie Rozumiem. taka rozmowa pod tytułem biologiczne aspekty dewiacji seksualnej. No, no to nie, to ja się nie przyjmuję tej perspektywy. To uważam, że te, tak rozumiana ona była szkodliwa, bo eliminowała perspektywę sprawiedliwości i tam nie było realnego nawrócenia, bo przerzucanie mhm. wiesz, księdza Surgenta między parafiami i narażanie dzieciaków, po którzy tam mieszkali. Po razie już można się było na naprawdę zorientować, że, że no tutaj nie ma perspektywy poprawy, i, i nie mówiąc już o jakichś pojęciach. Nawet ci jedno słowo, ale wiesz, no to. Kurde, nie mówimy o słabości polegającej na tym, że gościał za dużo chipsów, albo miał słabość do słodyczy. Nie? I do, przerzucamy go w związku z tym po parafiach, tak? Tylko mówimy o jakby poważnych przestępstwach seksualnych, więc jakaś taka perspektywa, tak, wiesz, troskliwego ojca, no to, to jest jakaś, tak, jakieś to jest ojcostwo wyjątkowa, toksyczne. Wyjątkowa patologia. Natomiast no, faktycznie dlatego też e, raczej uważam, że wyjaśnienie pewnych rzeczy często po, pojawia się ta. Komisja francuska tego sowę, który tam jest z zewnątrz kościoła, ale z kościołem wspólnie to jest taka państwowo-kościelna komisja, która ma wyjaśnić te, te, przekopać te archiwum ostatniego półwiecza. I wydaje mi się, że to jest często niezrozumienie też jakby logiki kościoła, tak, że wszyscy się w ramach, w ramach. Bycia w kościele socjalizują do tego, że mają braci, siostry, ojców i że to jest inna zależność niż zależność. Właśnie takiego przełożonego jak z korporacji, i inaczej się postępuje. I to często y, słychać w tych różnych y, wywiadach, przecież, nie wiem, no, sam Ojciec Szóstek opowiadał o tym, że już miał odejść z, kapłaństwa, z zakonu, bo, bo uważał, że się do tego nie nadaje, a jego y, tak, y, ojciec, y, właśnie uznał, że będą pracować i że on mu pomoże. Tak? No i to jest zawsze zawierzenie jakieś takie jednostkowe, że ktoś przy, przychodzi albo wiadomo o nim, że że ma różnego rodzaju problemy, i to się wymyka w tej logice kościelnej takim prostym podziałem, jak z taryfikatora policyjnego. I z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to nie działało. Mam wrażenie, że w sytuacji też doświadczenia. Totalnego rozbicia jakich, jakiegoś ładu, e, też powojennego, tak myślę, to jest moje, może moja nadinterpretacja. Te relacje międzyludzkie, jakaś ufność, właśnie taka, taka jakaś e, lojalność e, przyjacielska wewnątrz e, e, była, była tym większa, i ona ma swoje patologie, ale ma po prostu zupełnie inną e, logikę. I, yy, I myślę, że dlatego też zaczynałem tym cytatem o tym, żebyśmy się martwili żyjącymi, a nie, a nie yy, zmarłymi, że wydaje mi się, że to jest jakaś rzecz do przepracowania, jak w ramach kościoła zachować to, co jest ewangeliczne, yy, czyli właśnie niekorporacyjne, bo kościół nie jest korporacją, a z drugiej strony wy wy wytworzyć takie możliwości, żeby faktycznie dawać ludziom, żeby chronić. Potencjalne ofiary, ale też zmuszać ludzi do tego, żeby faktycznie e, nie, nie kontynuowali swoich przestępstw. Mam wrażenie, że za różne zachowanie Karola Wojtyły, to że różnie reagował, wynikało z jakiegoś jego rozeznania, że może jak go wyślę na tą jednoosobową parafię gdzieś do jakiejś dziury, to nie będzie miał jakiś właśnie pokus, albo jak go wywiezie za granicę albo cokolwiek. Inne. Nie wiem, no to jest jakieś moje takie nie wiem, może bardziej nadzieja niż fakt, to że to tylko intuicyjne, jest... nie? W sensie bo podstawowe myślenie, które się wówczas pojawia jest takie wyślę go na koniec świata, żeby do mnie nie dochodziło to zło, nie? To jest, no, ale to jest myślenie, właśnie które ten ci... problem, że możesz na różne linie argumentacyjne Wytworzyć no i, I każda tak. jest, jest prawdopodobna, tak? W zależności od tego, czy, czy chcesz założyć dobre intencje, czy złe intencje, nie ukrywam, że chcę założyć te lepsze intencje, ale bardzo by mi pomogło, gdyby ktoś kompetentny przyszedł i powiedział: Słuchajcie, no, przytrzepaliśmy ileś tam set stron różnych zeznań, dokumentów, faktów, i naszym zdaniem to jesteśmy w stanie stwierdzić, że, że tak było, i wtedy będę miał. Będę znów, może się tutaj spotkamy i będziemy się zastanawiać, co, co teraz z tym zrobimy. Na ten moment mam poczucie mam poczucie przede wszystkim, że cały czas nie przepracowaliśmy problemów, które są, a które oceniamy z perspektywy, że co my sądzimy o tych problemach, które były. Nie, pytanie jest, czy myśmy wyciągnęli wnioski i wiemy, co dzisiaj. Potrzebuje, jak potrzebujemy funkcjonować w, w jak Kościół powinien funkcjonować. Naprawdę. Pierwszym, pierwszym tematem w debacie publicznej od tygodnia nie byłby Jan Paweł II, gdyby był tylko postacią historyczną, nie? nieistotną dla, dla nas dzisiaj, a taką postacią nie tylko dla katolicyzmu, ale też dla, dla Polski jest. Ja na koniec już sam chciałem podkreślić, że. Taką podstawowym wydźwiękiem tej rozmowy powinna być dla nas, chyba wszystkich, pokora. Nie? W sensie wyciąganie wielkich opowieści z jednak nadal szczątkowych informacji i ocenianie przez ich pryzmat całego pontyfikatu jednej świętego papieża, ale jednego z szeregu papieży XXI wieku, czy w ogóle w historii kościoła, jest no, problematyczne. Nie? W sensie tak nie powinno się nie powinno się robić. Ja odpowiadając na to pytanie, które sam zadałem o przyczyny takiego zachowania, no, mam jedną taką odpowiedź, która jest najbardziej chyba dla mnie wiarygodna, ale też traktuję ją w ramach roboczej hipotezy. Nie? To znaczy, że jeśli instytucja kościoła, który funkcjonował na zasadach opozycji totalnej wobec systemu komunistycznego, jeśli ta sytuacja polegała na tym, że cokolwiek się robiło, to patrzyło się na logikę właśnie dobra instytucji, bo wierzono, że, w to, że to jest jedyna instytucja, która może przynieść, czy jest jakąś enklawą wolności, to ukrywało się wszystko, żeby nawet nie, żeby się ukrywało z, z intencjonalnie, ale nie wierzono w to, bo jakby wysyłano to na karp jednej wielkiej esbeckiej jakiejś manipulacji i wydaje mi się tak pokoleniowo, że taka mentalność jest dzisiaj Reprodukowana i jakoś powtarzana, i taki postulat, który być może byłby uzdrawiający, to to, żeby Jana Pawa II trochę odpolszczyć. Żeby nie był Jan Paweł II bohaterem narodowym, tylko papieżem kościoła rzymskiego w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI i patrzeć na niego przez pryzmat tego, jakim człowiekiem był, jakim był papieżem i jakie rzeczy wniósł do kościoła, a nie że obalił komunizm, bo taka narracja powoduje, że jesteśmy w logice zamkniętej twierdzy, a po prostu tę twierdzę musimy otworzyć. Szczególnie zaczynając od otwarcia y, archiwów, architecyzji. Y, to ja jednak muszę, Ty, nie, nie pozwolę ci zakończyć tym. Bo zgadzam się, że co do zasady, że logika oblężonej twierdzy i ta logika, w której dotarcie do prawdy jest przeciwstawione dobru kościoła, jest absurdalna i jest ślepą uliczką. To jednak. Mm, Logika oblężonej twierdzy, czy logika komunistyczna walki z partią, ona była w dużej mierze uzasadniona, bo to tak, była walka, no nie? Dzisiaj już to jest zdecydowanie nieuzasadnione, to jest oczywiste. Można powiedzieć bardzo łatwo właśnie, że Kościół sobie podstawił, zamiast esbeków i komuny, podstawił sobie lewactwo ateuszy i spisek Netflixa z... z markizm kulturowy. Markizm kulturowy i gdzieś tam z tyłu masoni. Okej, okay, to jest prosta odpowiedź. Ale moim zdaniem jednak nie możemy tak łatwo pójść, bo oczywiście zakładam, że dokument Bielmo jest robiony z, co do zasady z, jakby z dobrą intencją. Nie ma tam jakby ataku na kościół, ale wiecie jednak, moim zdaniem musimy sobie jasno powiedzieć, że, to jest to, co zwracaliśmy uwagę na początku rozmowy, że nawet takie dobro, w sensie jakby dokument, który ma na celu dobro oczyszczenie kościoła, dotarcie do prawdy, oddanie ofiarom sprawiedliwości, ukaranie tych, którzy są winni, jeśli to jest możliwe, albo przynajmniej przyznanie się do, do winy i próba, nie wiem, usunięcia tych systemowych, strukturalnych yy, mechanizmów, o których mówiłem. Okej, okay, ale będą ci, którzy będą, wiesz, tą dobrą robotę wyostrzać, wyolbrzymiać, celowo wykorzystywać do tego, żeby totalnie zdemonizować Kościół. Więc y, moim zdaniem też trzeba uważać na taką, wiesz, taki element pewnego naiwniactwa czy idealizmu, że jakby samo nasze działania mające na celu oczyszczenie Kościoła też przez, przez wszystkich będą właśnie tak odbierane, że wszyscy będą się tylko cieszyć, gratulować nam i mówić, że fantastycznie, że to zrobiliście, ale moim zdaniem, no nie, będą takie sytuacje, będą takie osoby i będą takie środowiska, które będą wykorzystywały te, te dobre rzeczy, do y, oczerniania kościoła. Nie chcę powiedzieć, że teraz trwa gigantyczna walka cywilizacyjna, bo to byłoby za proste, ale też wydaje mi się, że nie można abstrahować od potencjalnych wy wykorzystywania czy manipulacji i tym dobrym odkrywaniem prawdy w kościele. Nie? Ja bym powiedział, że trwa y, A, czyli wylasz, y, walka cywilizacyjna, tylko nie ma przywódców tych cywilizacji. One po prostu się zderzają. Samej różnicy ludzi, nie? Jest, nie ma jednego generała, ja myślę, że, że i Czy trochę powinniśmy, wiecie, ewangelicznie jednak pamiętać cały czas i Ja próbowałem zgodzić że... ewangelicznie, to Kaszu to... musiał. Nie no, zrobić, wiecie, że po prostu nie da się słusznych idei, jak wierzymy, że Kościół jest dysponentem jakiejś prawdy o świecie, to nie da się jej głosić na Kłamstwie Oczywiście. i jakichś tam rzeczach, które chcemy ukrywać, bo ta lustracja, której zresztą prawica się dawien dawna domagała i była blokowana przez, przez poskomunistów, dzisiaj poskomuniści przychodzą, obrażam no, bardzo, tak? I mówią: no to otwierajcie te. te. I tak to, to, się i to poniszczyli swoje taczki, to samo go tak mówi. I ta lustracja no i ta lustracja i tak się będzie toczyć, więc to, to, to ziarno niepełno co jest w tych kościelnych archiwach, ono już zostało zasiane. I teraz, tak czy inaczej, jeżeli e, nic nie zrobimy, to, to i tak się dokona. A uważam, że i tak powinniśmy to zrobić, bo nic na skażonej glebie wyrosnąć, wyrosnąć nie może. Mogą być, Więc... być cyniczne na no, no, moment? Czy to ma być czysto ewangelicznie? Nie możesz. Nie Ewangel Ewangelia jest najważniejsza. Dobrze, to nie będę mówił. To do usłyszenia za tydzień. <laughs>